Blisko 22 miliony złotych zamierzał przeznaczyć suwalski samorząd na zakup energii elektrycznej dla kilkudziesięciu podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej stworzonej dla obniżenia stawek za energię. Ogłoszony przetarg musiał zostać unieważniony, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta. Zamówienie dotyczyło ponad 22 tysięcy MWh. Deklarowana do zapłaty akceptowalna stawka wynosiła więc blisko 972 zł za MWh. Unieważniony został również drugi przetarg energetyczny, w którym poszukiwano dostawcy prądu na potrzeby Suwalskiego Zespołu Szkół Technicznych. Tutaj ratusz informował, że na zakup zamierza wydać nie więcej niż 98 877 zł brutto. Suwalskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i wrocławska spółka Green złożyły oferty, ale bardzo znacząco przewyższyły one wyznaczoną przez miasto granicę finansową. PEC zaproponował niemal 2,5-krotnie wyższą niż deklarowana przez samorząd kwota. Spółka Green zaproponowała kwotę netto wyższą niż PEC, bo aż 201 699 zł, ale z VAT-em zaledwie 5%, co w efekcie dało wartość brutto 211 784 zł. To też przewyższało akceptowalną wartość ponad dwukrotnie. Tymczasem w środę prezydent RP podpisał ustawę o maksymalnych cenach energii. Według tej regulacji mikro, małe i średnie firmy oraz podmioty użyteczności publicznej zapłacą za energię nie więcej niż 785 zł za megawattogodzinę. Do tej wartości należy jednak doliczyć podatek VAT. Przy aktualnie obowiązującej 5% stawce da to finalnie 824 zł. Ale nie można wykluczyć, że od nowego roku VAT wróci do 23% i cena energii poszybuje do ponad 965 zł. W ubiegłym roku grupa zakupiła prąd po niespełna 662 zł. Brutto.